Kiedyś mówiono, Europa kończy się na Pirenejach. I wprawdzie ta granica przesunęła się na zachód już dawno temu, nie ulega jednak wątpliwości, że kraina za Pirenejami wyraźnie różni się od reszty kontynentu. Nieskończone plaże i długie lato. Dzika przyroda. Inspiracja dla poetów. Muzułmańskie wpływy. Dzieła wielkich architektów. Wyśmienita kuchnia. Specyficzne pojęcie męskości. Konie, korrida i fiesta. Pielgrzymka na szlaku świętego Jakuba. W ciągu wieków Pireneje wielokrotnie bywały barierą chroniącą mieszkańców półwyspu przed najeźdźcami. Ich najwyższe szczyty sięgają niemal 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. W Parku Narodowym Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici najważniejszym żywiołem jest woda. Notabene stąd jego nazwa, Aigües Tortes, oznacza tyle, co kręcąca się woda. Wszędzie słychać plusk i szum. Park Narodowy założono w 1955 roku na polecenie dyktatora Franco, który podobno uwielbiał łowić tu pstrągi. Dzisiaj te góry i doliny są ostoją wielu zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt. Wędrowcy mogą zatrzymać się w którymś ze schronisk. W tych prostych chatach można za nieduże pieniądze zakosztować góralskiego życia i pierwszorzędnej kuchni. Każdy, kto podejmie wyprawę w góry, powinien liczyć się z kaprysami pogody. Dobre buty i nieprzemakalna kurtka to niezbędne części ekwipunku. Nawet w środku lata pogoda potrafi spłatać tu figla. Czasem w ciągu nocy okolica pokrywa się białym puchem. Temperatury w okolicach zera odstraszają niedzielnych wędrowców, którzy załamanie pogody wolą przeczekać w schronisku. Przy odrobinie szczęścia można dostrzec kozice, dla których śnieg i lód to żadna przeszkoda. Paręset metrów wyżej wirują wszędzie płatki śniegu, za to tutaj amatorzy raftingu, czyli spływów pontonowych, mają przed oczami zupełnie inny widok. Pireneje to raj dla amatorów sportów ekstremalnych. Na południe od Parku Narodowego znajduje się miasteczko Balaguer. Raz w roku jego mieszkańcy świętują Transegre, jedyny w swoim rodzaju festyn, którego motywem przewodnim jest woda. To dopiero przedsmak tego, co czeka nas dalej. W hiszpańskim kalendarzu niemal każda miejscowość szczyci się swoją coroczną fiestą. Figueras wznosi się jedna z najdziwaczniejszych i jednocześnie najchętniej odwiedzanych budowli w Hiszpanii – Muzeum Salvadora Dali. Torre Galatea, czyli wieża Gali, ukochanej malarza, to główna atrakcja muzeum, które w latach 80. obmyślił dla samego siebie ekscentryczny Dali. Teatro Museo Dali powstał w miejscu dawnego teatru, w którym słynny artysta już jako nastolatek malował dekoracje. Obecnie muzeum odwiedza każdego roku 900 tysięcy turystów. Nic więc dziwnego, że przed wejściem trzeba odstać swoje w kolejce. Gości wita gala, muza mistrza. W czarnej sukni i żeby entrée do surrealistycznego świata nie było banalne, w czarnym Cadillacu. Nawet ci, którzy nie są wielbicielami sztuki Salvadora Dali, przyznają, że wizyta w tym miejscu pozostawia niezapomniane wrażenia. Teatro Muzeo Dali wystawia pracę także innych artystów, jednak głównym bohaterem jest w nim boski Dali, surrealista, prowokator, gwiazdor kultury masowej. Kilkanaście kilometrów na wschód i jesteśmy nad morzem.
Mirador del Aleidi kusi swoich gości widokiem na wybrzeże. Najpiękniejsza plaża w Palamos, La Vosca, tętni życiem. Latem cały blisko 200-kilometrowy pas wybrzeża Costa Brava, ciągnący się od granicy z Francją po Blanes, leżące 60 km na północny wschód od Barcelony, zamienia się w urlopową Mekkę. W ostatnich latach wzniesiono tu kolejne kilkadziesiąt betonowych hoteli molochów, ale przy odrobinie wysiłku wciąż można tu znaleźć urokliwe zakątki, gdzie nie ma dużych tłumów. Na Costa Brava wypoczynek nie należy do najtańszych, ale nikt nie narzeka. Słońca i wody jest tu pod dostatkiem. W ciągu dnia na długiej plaży trwa niekończąca się impreza. Wieczorem towarzystwo przenosi się do nocnych lokali. Na przestrzeni paru kilometrów tłoczą się obok siebie puby, kluby i dyskoteki. Noce są tutaj krótkie. Nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na nudę. Właściciele klubów dbają o coraz to nowe atrakcje. Niektórzy przyjeżdżają tu na urlop tylko po to, by bawić się całymi nocami. Słońce i piasek to rzecz drugorzędna. Na południe od Barcelony do delty Ebro rozciąga się Costa Dorada, Złote Wybrzeże. Najbardziej znaną jego miejscowością jest Sitges, raj dla imprezowiczów różnych maści, singli i świeżo poślubionych, nocnych marków z Barcelony i szukających towarzystwa gejów z całego świata. Począwszy od lat 60. XX wieku, Sitges cieszy się sławą najbardziej kosmopolitycznego kąpieliska Hiszpanii. Obowiązuje motto „wszystko jest dozwolone”. To nie znaczy, że wszystko jest tanie. Jedną z głównych atrakcji miasta jest coroczna Love Parade. Prawdziwa gratka dla ekshibicjonistów. Nad stolicą Katalonii Barceloną króluje kościół Sagrada Familia. Kolos z marmuru i piaskowca, który wyciąga ku niebu fantazyjne wieże. Zadanie zbudowania katedry powierzono w 1883 roku młodemu Antonio Gaudiemu. 31-letni architekt cieszył się już wówczas sporym autorytetem. Początkowo Gaudi sporządził dość konwencjonalny projekt nawiązujący do architektury gotyku. Jednak, jak się wkrótce okazało, było to dopiero preludium do jego dzieła. Nigdzie w naturze nie ma prostych linii, mówił artysta, mając zapewne w pamięci widok niezwykłych szczytów Montserrat i rozpoczął uplastycznianie bryły świątyni i jej kilkunastu wież. W tej katedrze materia, światło, forma i barwy połączyły się, tworząc absolutne arcydzieło. Niedokończona świątynia, nazwana przez niektórych katedrą biedaków, finansowana jest dzisiaj wyłącznie z datków. Oryginalne plany i modele przepadły w zawierusze hiszpańskiej wojny domowej. Prace wznowiono w latach 50., angażując do nich najwybitniejszych architektów, którzy starali się i nadal starają zachować styl mistrza Gaudiego. Budowla zostanie ukończona najwcześniej w 2020 roku.
Dzielnica La Salud na początku wieku leżała jeszcze poza granicami miasta. Hrabia Eusebi Güell wymarzył sobie stworzenie tu podmiejskiej kolonii, zielonego miasta ogrodu dla zamożnej elity. Arystokrata zatrudnił do tego przedsięwzięcia Gaudiego, który pracował nad nim przez 14 lat. Z komercyjnego punktu widzenia osiedle parkowe okazało się niewypałem, z artystycznego arcydziełem. W 1922 roku miasto wykupiło osiedle i udostępniło je szerokiej publiczności. W 1984 roku UNESCO wpisała Park Güell na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego. Fantazyjne mozaiki ozdabiające ławki, altany i tarasy przypominają obrazy Kandinskiego i innych malarzy abstrakcjonistów. Spacerując po Barcelonie mamy szansę napotkać jeszcze wiele charakterystycznych, pofalowanych, rzeźbiarskich kształtów wymyślonych przez Gaudiego. Najdoskonalszym przykładem dojrzałego gaudizmu jest La Pedrera, dom zbudowany przez mistrza na zlecenie arystokratycznej rodziny Mila. Główna fasada przypomina grzbiety fal, a podmatwane wzory balkonów wyglądają jak wodorosty. W całym budynku nie ma nawet jednego kąta prostego. Dzisiejsza Barcelona to nowoczesne, pełne życia miasto, dumne ze swojej katalońskiej wyjątkowości i rywalizujące ze stołecznym Madrytem o miano głównej metropolii Hiszpanii. Ulubionym miejscem spotkań jest Plaza de Catalunya, położony nieopodal uniwersytetu. W tym miejscu przybyszom najłatwiej wczuć się w atmosferę miasta. Tuż za placem zaczyna się najsłynniejsza aleja Hiszpanii, La Rambla. Jej nazwa to dawne arabskie miano małej rzeczki, która płynęła przed wiekami właśnie tutaj. Dziś przepływa tędy niekończący się tłum. Wzdłuż pasażu turystów kuszą niezliczone kawiarenki i restauracje. Jednym z najbarwniejszych miejsc na Rambli jest tradycyjny bazar Mercat de la Boqueria. Chyba nigdzie indziej nie znajdziecie takiej różnorodności owoców, ryb i innych specjałów śródziemnomorskiej kuchni. Stary port. Nie tak dawno powód do wstydu dla miasta. Przed Igrzyskami Olimpijskimi przeszedł metamorfozę. Dziś przyciąga tysiące mieszkańców niezwykle bogatą ofertą rekreacyjną. Kolejką linową dotrzemy na wzgórze Montjuïc, do ogrodów Miramar i wieży San Sebastian, grującej wysoko ponad miastem. Port wciąż pełni swoją podstawową rolę. Stąd wyruszają promy w rejsy po Morzu Śródziemnym i łodzie wycieczkowe po najbliższej okolicy. Od kilku lat to miejsce nie jest już tylko miejscem spotkań dla starych wilków morskich. Na wzgórzu Montjuïc zlokalizowanych jest kilka doskonałych muzeów. Pałac Narodowy, Palacio Nacional, zbudowany na wystawę światową w 1920 roku, mieści cenną kolekcję sztuki średniowiecznej. Na wzniesieniu nieopodal rozlokowała się wioska olimpijska. Tu mieszkali uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Po ich zakończeniu przeniosła się tutaj miejscowa Akademia Wychowania Fizycznego, ale wiele obiektów sportowych, takich jak pływalnie czy sale gimnastyczne, są dostępne dla wszystkich. Olimpijską dyscypliną nigdy nie stanie się ulubiony sport Katalończyków walka byków. Areny, na których rozgrywa się corridę, przypominają architekturę Maurów.
weekendy na Mont Week można podpatrzeć treningi aficionados. Aby zostać mistrzem w walce z bykami i ulubieńcem tłumów, trzeba zacząć ćwiczyć od najmłodszych lat. Dla cudzoziemców korrida oglądana na żywo prezentuje się znacznie mniej romantycznie niż opisywał to swego czasu Ernest Hemingway. Dziwne, ale wydaje się, że w tym spektaklu nikt z wyjątkiem byka oczywiście nie traktuje swojej roli poważnie. W każdym razie toreadorom zależy chyba bardziej na rozbawieniu publiczności niż na szokowaniu jej walką na śmierć i życie. Udział nowicjuszy ogranicza się w tym widowisku do szybkiej ucieczki. Nie licząc paru siniaków, toreadorowi udaje się zejść z areny bez szwanku. Niestety nie można tego samego powiedzieć o głównym bohaterze przedstawienia. Byki odgrywają główną rolę także w jednej z najpopularniejszych hiszpańskich fiest San Fermines w Pampelunie. Pomiędzy 6 a 14 lipca w zabytkowym centrum miasta na ulicę wypuszcza się 6 półtonowych byków. Czekają już na nie setki śmiałków mających do obrony przed nimi co najwyżej zrolowaną gazetę. Historia biegu z bykami sięga średniowiecza. Patronem tego szaleństwa stał się dziś nie wiadomo dlaczego święty Fermin, syn rzymskiego gubernatora męczennik, który nie wyrzekł się swojej wiary w obliczu śmierci. Niektórzy uczestnicy biegu kapitulują, zanim zacznie się on na dobre. Podczas fiesty każdego ranka odbywa się tradycyjny pochód manekinów z wielkimi głowami, tak zwanych cabezudos. Giganci z drewna, papieru i płótna najwięcej radości dostarczają najmłodszym widzom. Aby postać zawirowała w efektownym tańcu, sporo trudu musi zadać sobie ten, kto chowa się w środku jej drewnianej konstrukcji. Wielkim miłośnikiem San Fermines był Ernest Hemingway. Wielokrotnie przyjeżdżał do Pampeluny, gdzie ponoć pił na umór w towarzystwie toreadorów. Malownicza fiesta zainspirowała go do napisania powieści Słońce też wschodzi z 1926 roku, dedykowanej przegranemu pokoleniu z czasów I wojny światowej. W programie towarzyszącym znajdzie się też coś dla mężczyzn, którzy chcą zmierzyć swoje siły między sobą, niekoniecznie zaś w konfrontacji z bykami. Opis Jake'a Burnsa z powieści Hemingwaya nie stracił nic ze swojej aktualności. Fiesta zaczęła się naprawdę. Trwała dzień i noc przez cały tydzień. Nie ustawały tańce, nie ustawało picie, wciąż trwała wrzawa. Rzeczy, które się działy, mogły się zdarzyć jedynie podczas fiesty. Przez cały czas jej trwania, nawet gdy było spokojnie, miało się uczucie, że trzeba było wykrzyczeć każde zdanie, żeby zostać usłyszanym.
Ukoronowaniem San Fermines jest encierros, przepędzenie byków po uliczkach miasta. Dla zwierząt jest to ostatni dzień ich życia. Wieczorem zginą z ręki toreadora. Niektórzy śmiałkowie, zwłaszcza ci, którzy dla kurażu wspomagali się alkoholem, nie doceniają szybkości byków. Trasa do areny liczy 825 metrów. Gonitwę transmitują na żywo największe hiszpańskie stacje telewizyjne. Mimo pozorów zabawy to gra na śmierć i życie. W ciągu ostatnich 80 lat odnotowano kilkanaście ofiar śmiertelnych w biegu z bykami. Powróćmy do opisu Hemingwaya. Gdy byki mijały mnie cwałem, ciężkie, obryzgane błotem, potrząsające rogami, jeden z nich wyrwał się naprzód, wbił róg w plecy któremuś z uciekających i wydźwignął go w górę. Sanitariusze dyżurują na całej trasie gonitwy. Bywają pechowe lata, gdy nie nadążają z opatrywaniem rannych. Adrenalina i alkohol robią swoje. Nikt nie ma czasu ani ochoty na sen. W imprezowym maratonie musi wystarczyć krótka drzemka na słońcu. Niezliczone bodegas, piwnice z winami dbają o spragnionych prawie przez całą dobę. Winnego surowca dostarczają plantacje La Rioja. Doskonałe wina wytwarza się także na południu Baskonii, w Galicji i w Nawarze. W zachodniej części prowincji Nawarra, nieopodal klasztoru w Iracze, natrafiamy na zadziwiające miejsce, w którym chętnie zatrzymują się pielgrzymujący na Camino, czyli trasie świętego Jakuba. Fuente del Vino, fontanna wina, to dwa niepozorne kurki, z których nie leci woda, ale właśnie wino. Ot taki mały prezent dla pielgrzymów od miejscowych winiarni. Szlak pielgrzymkowy świętego Jakuba przebiega w części przez plantacje winorośli. Na trasie znajduje się też mnóstwo urokliwych wiosek, wiele z nich ze wspaniałymi kościołami i klasztorami. Pochód do grobu świętego można zacząć we Francji albo w Pirenejach. Na pielgrzymów czekają po drodze specjalne schroniska, w których mogą przenocować za kilka euro. Trasa pielgrzymki biegnie przez północną Hiszpanię. Zgodnie z tradycją, aby peregrynację do Santiago de Compostela można było uznać za ważną, należy pokonać co najmniej 150 km. Długość etapów dostosowana jest do wieku i kondycji wędrowców. Po drodze pielgrzymi mają okazję poznać, czym jest hiszpańska życzliwość, z którą spotykają się na każdym kroku. Szlak świętego Jakuba to nie lada gratka dla miłośników historii sztuki. W mijanych wsiach i miasteczkach spotkać można pamiątki minionych wieków. Torres del Rio, na małym placu w środku miasta wznosi się piękna świątynia z XII wieku, kościół Świętego Grobu. Ta romańska budowla została założona na planie ośmioboku. Na uwagę zasługuje w niej cylindryczna klatka schodowa i niedokończone zwieńczenie, tzw. latarnia umarłych. Przez długi czas świątynia była przypisywana niesłusznie templariuszom.
Tradycja pielgrzymowania do Santiago de Compostela sięga 8 stulecia. 7 wieków wcześniej apostoł Jakub został ścięty w Jerozolimie przez Rzymian, a jego ciało wypuszczono w morze w łodzi bez wioseł. W 813 roku pustelnik Pelayo ujrzał w nocy deszcz gwiazd spadających na wzgórze, gdzie wkrótce potem odkryto grobowiec. Przypisano go właśnie Jakubowi, który miał tu zostać przyniesiony, jak głosi legenda, na skrzydłach anielskich. Południowa trasa prowadzi przez Bilbao, stolicę prowincji Vizcaya. Niegdyś to największe miasto Baskonii było znane tylko ze swoich hut i stoczni. Zmieniło się to w 1997 roku za sprawą spektakularnej inwestycji. Muzeum Guggenheima, zaprojektowane przez słynnego amerykańskiego architekta Franka Gehry'ego, wzniesione kosztem 100 milionów euro, stało się wizytówką miasta i magnesem dla turystów. Jego fantastyczna, błyszcząca fasada przypomina okręt zwieńczony metalowym kwiatem. Tytanowa blacha mieni się dziesiątkami barw. Doprawdy godna oprawa dla dzieł sztuki zebranych we wnętrzu budowli Picassa, Mondriana, Braca, Klee i wielu innych. Przestronne i jasne atrium stanowi idealną scenę dla ich obrazów. Choć Bilbao jest miastem typowo przemysłowym, ma ono do zaoferowania przybyszom sporo terenów zielonych, takich jak Park Doña Casilda de Iturrizar w pobliżu słynnego muzeum. Religia ma ogromne znaczenie dla mieszkańców kraju Basków. Charakterystycznym obrazkiem są tutaj dwujęzyczne napisy. Wielu mieszkańców używa na co dzień języka euskara, być może najstarszego w Europie. Język baskijski nie jest jednak językiem indoeuropejskim. Jego pochodzenie nie jest znane, podobnie jak korzenie Basków. W centrum Bilbao stare domy przypominają nieco zabudowę w małych miasteczkach francuskich. Plaza Nueva, neoklasycystyczny plac z XIX wieku, to tradycyjne miejsce zbiórek dla większości wycieczek. Stąd jest blisko zarówno na Starówkę, jak i do Muzeum Guggenheima. Baskowie zawsze podkreślali swą narodową odrębność. Po śmierci generała Franco odzyskali oni szeroką autonomię i prawo do kultywowania swojego języka i zwyczajów, ale tendencje separatystyczne są wśród nich wciąż żywe. Skrajnie radykalni zwolennicy odłączenia się od Hiszpanii, zgrupowani od lat w organizacji ETA, usiłują osiągnąć swój cel zamachami terrorystycznymi. Niedaleko Bilbao, wśród malowniczych wzgórz, znajduje się słynne na cały świat znalezisko archeologiczne – jaskinia Altamiry. W 1879 roku odkryto w niej wielobarwne rysunki naskalne, powstałe około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Są one zbyt cenne, aby wystawiać je na widok publiczny. Z myślą o turystach przygotowano ich wierne kopie. Prehistoryczne malowidła przysporzyły Altamirze miano Kaplicy Sykstyńskiej epoki kamienia. Z paleolitu przenosimy się znów w nasze czasy, prosto na wybrzeże. Santander to miasto z duszą. Pięknie odrestaurowane pałace i szerokie nadbrzeżne promenady przyciągają do stolicy Kantabrii tysiące turystów. Miasto leży na malowniczym cyplu, który odgradza portową zatokę od fal Atlantyku. Tutejszy port harmonijnie wtapia się w zabytkową scenerię miasta, czego nie da się powiedzieć o wielu innych przemysłowych ośrodkach położonych na atlantyckim wybrzeżu. Elegancka promenada przylegająca do portu jachtowego i starannie odnowionej zabytkowej dzielnicy była stopniowo rozbudowywana wokół opactwa San Emeterio. Urok tego miejsca skłonił pod koniec XIX wieku rodzinę królewską do przeniesienia tu swojej letniej rezydencji. Gdzieniegdzie plaże wcinają się niemal w sam środek miasta,
Amatorzy słońca i kąpieli mogą wybierać pomiędzy plażami Bikinis i Magdalena, leżącymi w spokojnej zatoce i tymi, które są otwarte na żywioł oceanu. W parku La Magdalena możemy podziwiać modele łodzi Thora Heyerdahla, na których przepłynął Atlantyk. W Palacio de la Magdalena miejscowy uniwersytet organizuje latem dziesiątki imprez kulturalnych. Stare miasto zostało pieczołowicie odrestaurowane po wielkim pożarze w 1941 roku, który strawił zabytkowe kościoły i domy mieszczan. Ogień poważnie naruszył między innymi gotycką katedrę z XIII wieku, ale dziś nie ma śladu po dawnych zniszczeniach. Skaliste Costa Verde ze swoimi rias, głęboko wcinającymi się w ląd zatokami, przypomina nieco norweskie fiordy. Małe wioski rybackie przeplatają się tu z ustronnymi plażami. San Vicente de la Barquera z ujściem Escudo to chyba najpiękniejszy krajobraz spośród tych, które ma do zaoferowania Kantabria. Nad malowniczym mostem króluje romański kościół Santa Maria de los Angeles. Vis-a-vis miasta na prawym brzegu rozciąga się długa plaża Meron, osłonięta od wiatru wysuniętymi w morze cyplami. Wybrzeże Atlantyckie nie cieszy się takim powodzeniem wśród turystów jak plaże Morza Śródziemnego. Jedynie amatorzy surfingu zdecydowanie wybierają Atlantyk. Tymczasem w osłoniętych zatokach kąpiele są równie przyjemne co na południu. Słońca jest również pod dostatkiem, poza tym nie ma tu na plażach tłumów. Nazwę Costa Verde, czyli Zielone Wybrzeże, region zawdzięcza bujnej roślinności rozkwitającej już paręset metrów od morza. Kilka kilometrów dalej rozpościera się dzika, surowa, górzysta kraina. Eldorado dla wędrowców i idealne miejsce na spływ kajakowy. Most nad rzeką Celia to wizytówka Cangas de Onis. Choć czasy jego świetności trwały krótko, do dzisiaj miejsce to emanuje niezwykłą atmosferą. Na placu przed kościołem Santa Maria z charakterystyczną piramidalną dzwonnicą latem organizuje się koncerty tradycyjnej muzyki. Cangas de Onis droga prowadzi do Covadonga. W 722 roku Wizygoci pobili tu wielokrotnie liczniejszą armię arabską. Bitwa dała początek rekonkwiście na Półwyspie Iberyjskim. Wodzie z tej studni przypisuje się magiczną moc. Podobno ten, kto się z niej napije w ciągu roku, stanie na ślubnym kobiercu. Położona nieopodal Basilika Virgen de las Batallas została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Droga wiedzie nas do Parku Narodowego Picos de Europa. Wapienny masyw wielkości naszych Tatr leży 30 km w prostej linii od oceanu. Krajobraz przecinają liczne strumienie, które wpływają do jeziorek Enol i Ercinar. Jeziora są położone na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Aby do nich dotrzeć, nie trzeba być alpinistą, ale wyższe partie są zdecydowanie zarezerwowane dla specjalistów od wspinaczki.
Z górskich hal Parku Narodowego w Hiszpanii pochodzi wyśmienite mleko, z którego robi się najlepsze sery Asturii. Potężny, wapienny masyw jest ostoją wielu gatunków zwierząt i roślin. Żyją tu między innymi niedźwiedzie brunatne, ale raczej trzymają się one z daleka od turystycznych szlaków. Wędrowcy mają małe szanse, na szczęście dla nich, stanąć oko w oko z potężnym ssakiem. Nie szczędzą za to swego widoku niezliczone gatunki dzikich, górskich kwiatów. Wygląda na to, że do parku zdarza się zbłądzić pielgrzymom ze szlaku Świętego Jakuba. Na wszelki wypadek drogowskazy nakierowują ich na właściwą drogę. A oto i cel pielgrzymki Santiago de Compostela. Miejsce pochówku apostoła Jakuba było w średniowieczu obok Rzymu i Jerozolimy najważniejszym celem pątników chrześcijańskiego świata. W późniejszych wiekach miasto popadło w zapomnienie, ale od lat 80. XX wieku szlak doczekał się ponownego odkrycia przez wiernych. Drogę oznaczoną muszlą Świętego Jakuba przemierzają pielgrzymi z całego świata. Brandon Sullivan przyjechał do Hiszpanii z Nowego Jorku. W niektóre dni maszerowaliśmy nawet 30 km, zwykle jednak padaliśmy ze zmęczenia po 20. Ta wędrówka to dla mnie niesamowite przeżycie. Poznaliśmy po drodze wielu wspaniałych ludzi z najróżniejszych stron świata. Tylko pogoda nie była dla nas przyjazna. Ciężko idzie się w 43-stopniowym upale, ale widok gór Galicji zrekompensował nam trudy wędrówki. Główna część katedry została wzniesiona między 1075 a 1211 rokiem. Jej surową romańską bryłę postanowili nieco upiększyć architekci XVIII-wieczni. We wnętrzu świątyni ocalały ślady stylu romańskiego, charakterystyczne łuki, galerie i boczne kaplice. Na głównym ołtarzu u stóp Chrystusa stoi srebrna figura Świętego Jakuba. Ucałowanie statuły jest ukoronowaniem pielgrzymki i być może szansą, by spłynęła na nas cząstka mądrości i dobroci apostoła. Piątego lipca, w dniu Świętego Jakuba oraz podczas innych świąt kościelnych, zapalana jest słynna Buta Fumeiro, 54-kilogramowa srebrna kadzielnica. Rozkołysana przez 8 mężczyzn, przecinając płomieniem kłęby dymu, tworzy niezapomniane, mistyczne widowisko. Większość przybywa tu z potrzeby serca i wiary, ale zapewne są i tacy, którzy szukają nie tyle przeżycia religijnego, co zwyczajnie bliskości innych ludzi, życzliwych i przyjaznych, i ucieczki od szarej, przytłaczającej codzienności. W pobliżu katedry wznosi się Hotel de los Reyes Catolicos, gmach ufundowany w XV wieku przez królewską parę Ferdynanda i Izabelę. Pierwotnie był przytuliskiem dla ubogich. Dziś po granitowej posadzce stąpają raczej bogaci, bo nocleg kosztuje tu 200 euro. Pielgrzymi dostarczają miastu pokaźnego zastrzyku gotówki. Wszyscy przecież muszą gdzieś jeść, pić i nocować. Mieszkańcy wiedzą, gdzie kupować, by nie przepłacać. W małych sklepikach z dala od katedry. Będąc w Santiago de Compostela, warto zapuścić się w południowo-wschodnią część starówki. Wielki targ oferuje świeże owoce morza. Jakby nie było, Atlantyk jest tuż, tuż. Ser tetilla, czyli kobieca pierś, to specjalność kuchni galicyjskiej.
Dlaczego tak się nazywa, widać na pierwszy rzut oka. Tradycyjne galicyjskie brzmienie ma swoje korzenie w muzyce szkockiej i irlandzkiej. To dawni Celtowie rozpowszechnili na hiszpańskim wybrzeżu swoje rytmy, jak również charakterystyczny dźwięk dud. Na bezkresnych pustkowiach Kastylii i Leon wyrosło kilka przepięknych miejscowości. Salamanca. Tutejsze kościoły i uczelnia należą do najwspanialszych zabytków Hiszpanii. Najbardziej przełomowym momentem w historii miasta było założenie w 1218 roku uniwersytetu, który wkrótce zyskał renomę porównywalną z Oksfordem i Bolonią. Dzisiaj studiuje tu młodzież z całego świata. Dzięki niej miasteczko uniwersyteckie tętni życiem przez okrągły rok. Dziesiątki barów i kawiarni nie narzekają na brak klientów. Kościół de la Clerecia to centralny punkt kompleksu uniwersyteckiego. W budowlach sakralnych dominuje architektura romańska. Oto kościół de San Martin. Kamień węgielny pod budowę kościoła San Esteban wmurowano w 1524 roku. San Esteban największe wrażenie wywiera widok reliefów zdobiących fasadę budowli. Przy placu Anaya wznosi się imponujący gmach katedry z XII stulecia. Rzeźby i ornamentyka zdradzają wpływy francuskiej sztuki, która wiek później trafiła w Hiszpanii na podatny grunt. Plaza Mayor, centralny plac miasta, należy do najpiękniejszych w całej Hiszpanii. Zaprojektowany przez Alberto Churriguerre, oszałamia nas przepychem swoich barokowych arkad. Ulubione miejsce spotkań mieszkańców było 200 lat wcześniej areną walk z bykami. Kunsztowne reliefy bramy wejściowej na Uniwersytecie w Salamance przedstawiają postacie dawnych władców, ale kryją też zabawną niespodziankę. Rzeźbiarz musiał być nie lada żartownisiem, bo wśród prominentnych wizerunków schował także małą żabę. Podobno tego, kto ją odnajdzie, w ciągu roku spotka szczęście. Zda egzamin, znajdzie miłość swojego życia albo zbije fortunę. W patio przed uniwersytetem stoi pomnik Luisa de Leon, wybitnego uczonego epoki renesansu. Przez większą część dnia studencka brać chłonie wiedzę w uczelnianych ławach. Za to wieczorem tłumnie wylega na ulicę. Dopiero teraz miasto budzi się do życia. Atmosferę zabawy podgrzewają uliczni muzykanci w tradycyjnych strojach.
Opuszczamy uroczą Salamankę, by udać się na wschód. Gdzieniegdzie wśród bezkresnych pól pszenicy wyrastają ruiny. Pamiątka po Maurach okupujących Iberię. Witajcie w La Manche. Tutaj pisarz Miguel de Cervantes Saavedra wymyślił bohaterów swojej słynnej powieści błędnego rycerza Don Quixota i jego wiernego giermka Sancho Panza. Smutny, skłonny do melancholii idealista marzyciel stał się jedną z najpopularniejszych postaci światowej literatury. Dzisiaj Don Quixote miałby nie lada problem, aby znaleźć w rodzinnej La Manche wiatraki, z którymi mógłby toczyć boje. 10 starannie odnowionych, 13-wiecznych wiatraków odnajdujemy w Consuegrze. Taki widok miał przed oczami legendarny rycerz. Dlatego Campesino, nowoczesna Hiszpania, to daleki, nieznany ląd. W tej okolicy życie toczy się spowolnionym rytmem, jak przed wiekami. My, mieszczuchy, patrzymy na tę idyllę z nieskrywaną zazdrością. W stolicy Hiszpanii czas biegnie dużo, dużo szybciej. Wprawdzie i tutaj spotkamy Don Quixota i Sancho Panza na postumencie w parku Plaza de España, ale wielkomiejskie życie ma się nijak do tego, co widzieliśmy w La Manche. Największy tłok panuje przy Puerta del Sol, Bramie Słońca. Tędy przebiega główna arteria Madrytu, Calle Mayor. Tutaj zaczyna się popularny deptak z eleganckimi butikami i restauracjami. Elegancki nie zawsze znaczy drogi. Ceny butów i artykułów skórzanych są tu dużo niższe niż w innych stolicach zachodniej Europy. Madryt to nowoczesne 3-milionowe miasto. Centralne położenie sprzyjało jego rozwojowi. Nie ma tu wprawdzie tylu zabytków, co w Rzymie czy Paryżu, ale z punktu widzenia turysty ma to swoje dobre strony. Stare miasto jest zwarte i kameralne. Madryt leży nad rzeką Manzanares. Jest jedną z nielicznych metropolii, która nie jest usytuowana nad wielką rzeką. Rekompensują to niezliczone fontanny i studnie, jak ta na Plaza de las Iberes. Zespół fontan na Placu Kolumba tworzy coś w rodzaju wodnego tunelu. Monumenty upamiętniają odkrywcę Nowego Świata, Cristóbal Colón. Tak brzmi po hiszpańsku imię i nazwisko Krzysztofa Kolumba. Parque del Buen Retiro był kiedyś miejscem wypoczynku zarezerwowanym dla władców i ich najbliższego otoczenia. Dzisiaj po Królewskim Parku może spacerować każdy. Plac Neptuna ze wspaniałą fontanną sąsiaduje z jednym z najsłynniejszych muzeów Europy, Prado. Jego działalność zainaugurował Ferdynand VII w 1819 roku. Do chwili obecnej w muzeum zgromadzono ponad 7 tysięcy cennych dzieł sztuki. Obrazy najwybitniejszego hiszpańskiego malarza XVII stulecia Diego Velázqueza możemy podziwiać w kilku salach. Stary dworzec kolejowy Atocha po przebudowie upodobnił się do ogrodu botanicznego. Zapewne wielu pasażerów nie miałoby nic przeciwko temu, by pobyć tu dłużej, ale od czasu wprowadzenia superszybkiej kolei do Sewilli spóźnienia zdarzają się sporadycznie. Barokowa Basylika de San Francisco el Grande jest jedną z największych świątyń w mieście. Wedle legendy stanęła ona w miejscu, w którym kaplicę wybudował sam Franciszek z Asyżu.
Paręset metrów dalej wznosi się neogotycka katedra de Nuestra Señora de la Almudena. Była gotowa dopiero po 110 latach budowy, w 1992 roku. Budując w XVIII wieku Palacio Real, Filip V zamierzał przyćmić nim wszystkie słynne europejskie rezydencje i chyba mu się to udało. Barokowy kolos ma 2800 komnat, z których większość dziś stoi pusta. Zresztą czemuż się tu dziwić, skoro zwykli mieszkańcy rzadko goszczą w swoich domach. Cóż, w gorącej Hiszpanii życie toczy się na zewnątrz. Jeszcze w XVI wieku Toledo miało szansę na to, by stać się stolicą Hiszpanii. Jednak Filip II wybrał nieoczekiwanie na swoją siedzibę prowincjonalny wówczas Madryt. Toledo zostało zmarginalizowane, ale dzięki temu przez wieki zachowało swój dawny, średniowieczny urok. Pod panowaniem arabskim w mieście w pełnej symbiozie żyli ze sobą chrześcijanie i Żydzi. Toledo zyskało wówczas przydomek miasta trzech kultur. Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że ta katedra to ukoronowanie sztuki gotyku. Jej budowę rozpoczęto w 1226 roku na miejscu dawnego meczetu. Prace nad nią trwały aż do końca XV wieku. W toledańskiej katedrze spoczywa większość władców Kastylii. Miecze wyrabiane w Toledo były uważane za najostrzejsze w całym kraju. Dziś nadal jest na nie popyt, choć kupują je nie rycerze, ale turyści, głównie japońscy i amerykańscy. Przez prawie 500 lat, aż do roku 1960, plac Sacodover pełnił rolę targu. Handlowano tu nawet bydłem. W średniowieczu przepędzano tędy na stos heretyków skazanych przez świętą inkwizycję. Na południe od Sacodover, w najwyżej położonym punkcie miasta, leży Alcazar, forteca z X wieku. Zanim stolicą został Madryt, mieściła się tu rezydencja królewska. Obecnie znajduje się tu muzeum i akademia wojskowa. Wiele atrakcji Toledo leży trochę na uboczu uczęszczanych szlaków turystycznych. Trzeba zadać sobie odrobinę trudu, by je odnaleźć. Gdy przemierzymy już wzdłuż i wszerz malowniczą starówkę, możemy rzucić okiem na młodszą zabudowę Paseo de Miradero. Najbardziej oddalonym na zachód regionem Hiszpanii jest Estremadura. Piękna, zielona kraina przy granicy z Portugalią. To idealne miejsce dla miłośników dziewiczej przyrody. Estremadura to miejsce urodzenia słynnych konkwistadorów, Cortesa i Pizarra. Żądza złota i sławy pchnęła ich stąd w ryzykowne wyprawy na podbój nowego świata. Pośród malowniczych wzgórz znajduje się jedno z najsłynniejszych sanktuariów maryjnych, Guadalupe. W panoramie miasteczka dominuje klasztor pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Guadalupe. To tutaj w XIV wieku skromny pasterz znalazł w lesie figurkę Madonny, która zasłynęła licznymi cudami. Matka Boska z Guadalupe została uznana w 1928 roku za patronkę całego hiszpańskojęzycznego świata. Gdy cudowna figurka stała się celem pielgrzymek, Alfons XI postanowił uhonorować Madonnę godnym jej sanktuarium. Pod patronatem kolejnych królów klasztor rozrastał się w ogromny kompleks. W zakrystii można podziwiać wizerunki świętych pędzla Francisco Zurbarana. Do Madonny z Guadalupe pielgrzymują dziś wierni z całego świata. W fontannie przed kościołem chrzczono Indian przywiezionych z Ameryki przez Kolumba w 1496 roku. W
części przylegającej do krużganka znajdują się pokoje gościnne dla pielgrzymów. W hotelu prowadzonym przez zakonników panuje niezmiernie przyjazna atmosfera. Niestety w sezonie bardzo trudno tu o pokój. Atrium zdobią arabskie napisy i mozaiki. Za czasów ekspansji muzułmańskiej znajdował się tu meczet. Liczne mosty prowadzą do innego znanego miasta regionu, Trujillo. Jego wygląd niewiele zmienił się od 1529 roku. Wtedy to Francisco Pizarro opuścił swoje rodzinne miasto, aby wziąć udział w krwawej ekspedycji do Imperium Inków. Na prawym krańcu placu targowego stoi Palacio del Marqués de la Conquista, zbudowany przez Hernando Pizarro, jedynego spośród braci słynnego Francisco, który powrócił w rodzinne strony. Okno balkonowe wycięte w narożniku pałacu zostało ozdobione podobiznami braci i ich inkaskich żon. Spacerując po brukowanych zaułkach, czujemy się trochę jak średniowieczni mieszczanie. Zapewne tędy chodził też Francisco Pizarro, który ze zwykłego świniopasa stał się słynnym konkwistadorem. Musiał też bywać tutaj, w kościele Santa Maria la Mayor, wzniesionym na fundamentach starego meczetu. A to dom, w którym urodził się Francisco de Orellana, który w latach 1540-42 jako pierwszy Europejczyk przemierzył Amazonię. I wreszcie dom ojca Francisco i jego trzech braci. Dzisiaj mieści się tu muzeum. Na dolnej kondygnacji mieszkała cała rodzina Pizarro. Na pierwszym piętrze możemy obejrzeć mapy, rysunki, listy i inne pamiątki po wielkim konkwistadorze. Wiele mostów z czasów rzymskich było użytkowanych jeszcze w XX wieku. Estremadura to region, który upatrzyły sobie bociany. Każdej wiosny przylatują tu tysiące tych pięknych ptaków. Chyba najwięcej gniazduje w małej wiosce Malparida. Każdej wiosny cieśninę gibraltarską przemierza ponad 35 tysięcy bocianów. W niektórych miejscach ptaki gnieżdżą się dosłownie jeden przy drugim. Łąki i stawy dostarczają wystarczającej ilości pożywienia dla każdej bocianiej rodziny. Wielkie instalacje z odpadków przemysłowych, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to również dobre miejsce do założenia gniazda. Charakterystycznym elementem pejzażu Estremadury są dehesas, wiecznie zielone gaje. Porastają tę okolicę od tysięcy lat. Drzewka stoją w sporej odległości od siebie, ich korony nie dotykają się, także jest pod nimi jeszcze sporo miejsca pod uprawę zboża, ewentualnie na pastwiska dla bydła. Po wiosennych żniwach na pola wypuszcza się owce, które użyźniają ziemię pod następny siew. W gorącej Estremadurze latem nawet do 45 stopni Celsjusza w cieniu woda była zawsze dobrem deficytowym. Już Rzymianie budowali tutaj zbiorniki, w których magazynowano wodę deszczową. Tama w Cornalvo ma prawie 2000 lat. Sztuczny zbiornik wodny do dziś zaopatruje w wodę trzy okoliczne wioski. Po Estremadurze rozsianych jest ponad 70 średniowiecznych zamków. Nie wszystkie przetrwały w dobrym stanie do czasów współczesnych. Te
Te imponujące mury to wizytówka małej osady Montanches, zwanej Tarasem Estremadury. Dlaczego? Bo stąd rozciąga się najwspanialszy widok na równiny na zachodzie i górskie doliny na wschodzie regionu. Mieszkańcy górskich wiosek żyją w swoim własnym, hermetycznym świecie z dala od cywilizacji. Wiadomości z metropolii docierają tu z opóźnieniem, ale i tak nie wzbudzają większego zainteresowania. Bo i czym się tu ekscytować, mając za progiem tak idylliczne widoki? Tutaj od stuleci zmieniło się niewiele i dzięki Bogu. Dobrze, że nie dotarły tu nowoczesne maszyny, bo ta wyśmienita szynka mogłaby stracić swój smak. Mięso ze świń tego regionu, karmionych żołędziami z Dehesas, to rarytas, którego sława wykracza poza granice Hiszpanii. Oto szynka Serrano. W rzeźni Bautista właściciel osobiście pilnuje jakości wędlin. Świnie, z których mamy mięso na szynkę, są karmione wyłącznie żołędziami z pobliskich lasów i niczym innym. Wyprawa do Estremadury opłaca się choćby tylko dla tego smaku i zapachu. Wilki to symbol hiszpańskiego Rzymu, Meridy. Miasto pod nazwą Emerita Augusta zostało założone w 25 roku przed naszą erą. Ze swoimi 40 tysiącami mieszkańców było niekwestionowaną stolicą rzymskiej prowincji Luzytania i największym rzymskim miastem na Półwyspie Iberyjskim. Antyczny most stanowi przeprawę przez Anę, która została przemianowana przez Arabów na Gwadianę. Nigdzie indziej w Hiszpanii nie znajdziemy tylu ruin rzymskiej architektury, co w Meridzie. Akwedukty zaopatrywały w wodę liczne łaźnie. Akwedukt San Lorenzo transportował wodę do miasta ze sztucznego zbiornika oddalonego o 16 km. Circus Maximus mierzył 433 metry długości i 120 metrów szerokości. Mógł pomieścić 30 tysięcy widzów. Mogłaby więc zasiąść w nim ponad połowa dzisiejszej populacji Meridy. W V stuleciu zbudowano tu bazylikę dla uczczenia świętej Eulalii, męczennicy i patronki miasta spalonej na stosie przez Rzymian. Pamiątką po Rzymianach i ich upodobaniu do wody i łaźni są niezliczone fontanny zdobiące uliczki Meridy. Z trudem za to można odnaleźć ślady Maurów, mimo że panowali oni na Półwyspie Iberyjskim przez ponad 500 lat. Wielkie wrażenie na przybyszach wywiera widok rzymskiej świątyni i amfiteatru, którym dzisiaj inscenizuje się przedstawienia podobne do tych, jakie odbywały się tu przed 2000 lat. Rzymianie, Maurowie i chrześcijanie. Nowo wybudowane muzeum miejskie pokazuje dokładnie wielokulturowy charakter Meridy. Najbardziej monumentalnym śladem bytności Rzymian w tym miejscu jest akwedukt Los Milagros, cud architektury z pierwszego wieku naszej ery. Choć w ciągu wieków zamienił się w ruinę, zachwyca swą lekkością i elegancją do dziś. Z 25-metrowej budowli pozostało 38 kolumn, których widok przyciąga nie tylko turystów, ale i bociany. Na południe od Estremadury przed podróżnikami otwiera się wspaniała kraina, Al-Andalus, jak nazwali ją Maurowie. Wędrówkę po Andaluzji najlepiej rozpocząć w Rondzie. Ronda leży w niepowtarzalnym miejscu. To miejsce to olbrzym ze skały, który wziął na barki małe, białe miasteczko. Tak opisał ją austriacki poeta Rainer Maria Rilke.
Efektowna lokalizacja na masywnej skale uczyniła z Rondy popularny cel wycieczek. Puente Nuevo, zabytkowy most nad 100-metrowym wąwozem rzeki Guadalevin, zaludnia się zwłaszcza w święta i weekendy. Casa del Rey Moro, dom króla Maurów, pochodzi wbrew nazwie z XVIII wieku, ale stoi na fundamentach dawnego arabskiego pałacu. Z jego ogrodu rozciąga się niezapomniany widok na wąwóz. Aby dotrzeć do rzeki, trzeba pokonać 365 schodków. Rzeka Mleka, tak można by przetłumaczyć arabską nazwę rzeki, której wody, ze względu na wapienne skały, mają nietypowe, białawe zabarwienie. Arena walki byków w Rondzie jest najstarszą w Hiszpanii. Każdy matador marzy o występie tutaj, w kolebce korridy. Andaluzja. Przenosimy się w czasie do epoki średniowiecza. Raz w roku, w zielone świątki, wioska El Rosio staje się celem niezwykłej pielgrzymki. Romeria del Rosio jest kwintesencją wszystkich andaluzyjskich świąt. Prawie milion przybyszów chce uczestniczyć w religijnej ceremonii na cześć Matki Boskiej. Pielgrzymi przybywają autobusami, samochodami, konno i na piechotę. Niektórzy w kolorowych wozach zaprzężonych w woły. W czasie zielonoświątkowej Romerii wioska mająca 650 mieszkańców przemienia się w metropolię. Wielu Hiszpanów uczestniczy w magicznej ceremonii od dzieciństwa. Już sama droga do sanktuarium przypomina festyn. Każdy postój to okazja do rozmów z nowo poznanymi, modlitwy, ale i zabawy. Wiek, pochodzenie, zamożność nie mają znaczenia. Wszystkich łączy wspólny cel. Choć przez chwilę dotknąć cudowną figurę Madonny z El Rosio, zwanej czule Białym Gołąbkiem. Święto zesłania Ducha Świętego od wczesnych godzin rannych na placu przed kościołem panuje poruszenie. Setki tysięcy wiernych czekają na swoją Madonnę. Zapobiegliwi ustawiają się tu już w nocy, aby być jak najbliżej figury. Gdy rozlega się dźwięk dzwonów, napięcie sięga zenitu. Młodzi mężczyźni wynoszą cudowną figurę z kościoła. Każdy chce być blisko, każdy chce dotknąć szat Matki Boskiej. Na pastwiskach wokół El Rosio pasą się konie. Park narodowy Coto de Doñana, leżący w pobliżu ujścia rzeki Guadalquivir do Zatoki Kadyksu, to wymarzone miejsce na wakacje w siodle. Przybywają tu na konne wędrówki jeźdźcy amatorzy z całej Europy. Ten chroniony obszar jest jednym z największych parków narodowych utworzonych na terenach bagiennych. Znalazło w nim azyl wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Poza tym zimują tu tysiące wędrownych ptaków. Centrum turystyczne organizuje całodzienne objazdy z wykwalifikowanym przewodnikiem. Wprawdzie strefa chroniona zajmuje kilkadziesiąt tysięcy hektarów, ale park wcale nie jest wolny od zagrożeń. Intensywne meliorację pól uprawnych położonych w sąsiedztwie Parku Narodowego powodują obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych także na terenie Coto de Doñana. Grozi to zagładą wielu gatunków roślin i zwierząt. Do Parku Narodowego należy także część wybrzeża. Kilometrowe puste plaże to rzadki widok w Hiszpanii. Jerez de la Frontera to miasto wina, koni i flamenco. Wszystkie te atrybuty pojawiają się w pełnym składzie podczas Feria del Caballo.
corocznego targu, który zaczyna się w drugą niedzielę maja. W 1958 roku na Uniwersytecie Jerez zainaugurowano dwa nowe kierunki – andaluzyjski folklor i, uwaga, flamenkologia. Inną znaną i nietypową szkołą w Jerez jest szkoła ujeżdżenia i jazdy konnej. Każdy czwartek można w niej obejrzeć pokazy dresażu. Andaluzyjskie konie są piękne, silne, mądre i posłuszne. Wielki meczet został przebudowany w chrześcijańską katedrę już w 1264 roku, za czasów Alfonsa X. W XVIII wieku częściowo zawaliła się, ale szybko została odbudowana. Również w XVIII wieku ukończono trwającą prawie 300 lat budowę kościoła de San Miguel. Najsympatyczniej Jerez prezentuje się w swojej zachodniej części, na uliczkach zamkniętych dla ruchu kołowego. Wśród 200 tysięcy mieszkańców nie ma takich, którzy nie byliby dumni ze swojego miasta. Być może ze względu na wino Jerez, znane także pod angielską nazwą sherry. Jerez to stolica tego tradycyjnego trunku i producent najwyżej cenionej jego odmiany. W XVI wieku angielski pirat Sir Francis Drake przywiózł jako łup 3000 beczułek tego mocnego wina do Anglii. Wyspiarze zakochali się w nim, notabene nawet dziś największym importerem sherry jest Wielka Brytania. Do Sewilli wkraczamy z impetem. To chyba najbardziej ekscytujące miasto hiszpańskiego południa i najgorętsze. Na szczęście liczne fontanny dają ochłodę przed upałem. Mieszkańcy Sewilli zarażają nas swoim optymizmem i radością życia. Nadzieję na ekonomiczny rozkwit przyniosła miastu wystawa światowa zorganizowana na wyspie Kartucha w 1992 roku. Z myślą o Expo zbudowano tu super nowoczesny kompleks wystawowy, ale okazał się on niestety inwestycją chybioną. Po zakończeniu imprezy, wbrew oczekiwaniom, industrialny park nie zainteresował zbyt wielu podnajemców i dziś świeci pustkami. Serce miasta od zawsze bije na starówce. Katedra sewilska Santa Maria de la Sede jest największą europejską gotycką katedrą. To architektoniczny majstersztyk, który niepodzielnie góruje nad centrum miasta. Stał się on symbolem triumfu chrześcijaństwa po wyparciu muzułmanów z Półwyspu Iberyjskiego. Chcemy zbudować kościół, który będzie tak potężny, że każdy, kto go ujrzy, uzna nas za szaleńców. Takie przewrotne motto przyświecało ambitnym budowniczym i patronom budowli. W katedrze znajduje się grób Krzysztofa Kolumba. Jego trumnę niosą czterej kamienni żałobnicy uosabiający Kastylię, Leon, Aragonię i Nawarrę. W głównej zakrystii przechowuje się wiele pamiątek z dziejów hiszpańskiego kościoła katolickiego, m.in. srebrną monstrancję z XVI wieku. Najcenniejszym skarbem jest figura patronki Sewilli, Virgen de los Reyes z Dzieciątkiem Jezus z XIII wieku. Bryłę katedry wieńczy La Giralda. 97-metrowa wieża była pierwotnie minaretem muzułmańskiej świątyni. W XVI wieku Hiszpanie dobudowali na jej szczycie dzwonnicę z figurą uosabiającą wiarę. Z tej perspektywy można w pełni docenić ogrom katedry. Stąd też rozciąga się najwspanialszy widok na zabytki miasta. Reales Alcazares, pierwotnie arabski pałac obronny, później rezydencja władcy Piotra I Okrutnego. Na
Na pierwszy rzut oka budowla nasuwa skojarzenia z pałacami Bliskiego Wschodu, rodem z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Znawcy sztuki bez trudu rozpoznają w nim jednak typowy dla Andaluzji styl mudéjar, łączący wpływy sztuki arabskiej i chrześcijańskiej. Najokazalszą częścią Alcazaru jest sala tronowa. Wieńczy ją półkoliste sklepienie, któremu zawdzięcza przydomek sala połówki pomarańczy. Arabeski i stiukowe ornamenty pochodzą z XIV i XV wieku. Łaźnia Marii de Padilla, sławnej metresy króla Piotra. Wcześniej w tych ogrodach przechadzali się sułtani i kalifowie. W Sewilli zabytki architektury napotykamy niemal na każdym kroku. Torre del Oro, złota wieża z 1220 roku, pierwotnie była wyłożona w całości złotymi kaflami. W parku Marii Luizy znajduje się centralny punkt wystawy powszechnej z 1929 roku, Plaza de España. Półkolisty plac zdobią dwie eleganckie wieże, a także historyczne obrazy ułożone z mozaiki azulejos. Sewilla szczęśliwie zachowała swój urok mimo wielu dziejowych zawieruch. Dziś jej życie toczy się spokojnym rytmem na staromiejskich deptakach, w radosnym gwarze dobiegającym z barowych i restauracyjnych ogródków. Jeden z barów tapas. W Andaluzji biesiaduje się do późnej nocy. Przed 22 jest tu jeszcze pustawo. Tapas to tradycyjne małe przekąski, serwowane na małych talerzach, czyli tapas właśnie, pierwotnie traktowane jako zagryzka do kieliszka sherry. Kolejną wizytówką Andaluzji jest flamenco. Dla Hiszpanów to zdecydowanie coś więcej niż taniec. To wyraz wszystkich smutków i radości życia. W dzielnicy Sewilli Triana co kilkanaście metrów napotykamy na bary flamenco. Zgodnie z duchem czasu pojawiły się też dyskoteki, gdzie tańczy się flamenco w syntetycznej, popowej wersji. Współczesna sztuka flamenco kultywowana jest przede wszystkim w Kadyksie, Jerez i właśnie tutaj w Trianie. Najlepsi tancerze pochodzą zwykle z rodzin cygańskich. Podróżując w górę rzeki Guadalquivir, natrafimy na inne znaczące miasto regionu, niegdysiejszą stolicę Maurów, Kordowę. W 756 roku przybyły z Damaszku emir Abdn al-Rahman zainicjował budowę meskity, wielkiego meczetu. Miał on uzmysłowić Hiszpanom potęgę islamu na Półwyspie Iberyjskim. 850 kolumn, imponujący ogród palm z marmuru. W 1521 roku w środku meczetu dobudowano katedrę. Gdy Karol V, który przyzwolił na przebudowę, zobaczył po kilku latach efekt końcowy tego przedsięwzięcia, miał podobno zawołać: gdybym zdawał sobie sprawę z tego, co zamierzacie, nigdy bym do tego nie dopuścił. To, co tu wybudowaliście, można zobaczyć wszędzie, to, co zburzyliście, było czymś niepowtarzalnym. Do dziś Kordowę wielu nazywa miastem kalifów. Arabska spuścizna jest tu wciąż wszechobecna. Stara dzielnica żydowska Juderia to kolejne miejsce, które trzeba zobaczyć. Typowym obrazkiem dla Kordowy są niezliczone patia wewnętrzne, tonące w zieleni dziedzińce domów. Moda na nie sięga jeszcze czasów rzymskich. Rzymianie często budowali swoje domy wokół istniejących już ogrodów. Sposób ten stosowali także Arabowie, wprowadzając na swoje dziedzińce formy małej architektury, fontanny, posągi, studnie. Podczas festiwalu de los Patios Cordobeses na początku maja prywatni właściciele tradycyjnie otwierają swoje patia dla zwiedzających.
Granada, trzecie pod względem wielkości miasto Andaluzji. Także tutaj serce miasta bije w rytmie flamenco. Jego tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo flamenco nie można się nauczyć. Flamenco trzeba odziedziczyć w genach. Charakterystyczny rytm porywa wszystkich, niezależnie od wieku. Sławę Grenady jako raju na ziemi i najpiękniejszego miasta świata ugruntowała jej najsłynniejsza budowla i najwspanialszy ogród – Alhambra i Generalife. Arcypiękne ogrody to uwertura do dzieła, jakim jest Alhambra. Rezydencja arabskich władców Granady to ukoronowanie islamskiej sztuki w Hiszpanii, jedna z najniezwyklejszych budowli w skali światowej. Pałac, jakby wyczarowany na latającym dywanie, urzeczywistnia idealną harmonię pomiędzy światłem, kolorem, formą i przestrzenią. Torre de la Vela, imponująca dzwonnica, góruje nad miastem. Alcasaba, pozostałości fortecy Maurów z XIII wieku. Pałac rodu Nasrydów, kolejna perfekcyjna kompozycja formy, światła, wody i przestrzeni. Kolejny przykład na mistrzostwo sztuki Maurów, daleko bardziej wysublimowanej niż to, co wniosła do kultury świata, tonąca w mrokach średniowiecza Europa. Jedno z arcydzieł otoczony marmurowymi kolumnami, dziedziniec Lwów. Para królewska Izabela i Ferdynand. To oni w 1492 roku ostatecznie wypędzili z Hiszpanii króla Maurów Boabdila. Grenada była ostatnim bastionem islamu. Na mocy układu pozostawiono kalifom ostatni zakątek Iberii. Oto Alpuxara, odludna kraina w górach Sierra Nevada. Wrotami do doliny jest miasteczko Lanjeron, słynące z leczniczych źródeł. Najtłumniej jest tutaj podczas czerwcowej fiesty, uczci świętego Jana. Jej tradycyjne elementy to bitwa wodna i ucztowanie przy ogromnej paeli. Zaledwie kilka kilometrów na południe rozciąga się Costa del Sol, słoneczne wybrzeże, które niestety za sprawą setek betonowych molochów straciło sporo ze swojego uroku. Na Costa del Sol powstało też w ostatnich latach wiele pól golfowych, co przysporzyło regionowi nowego, żartobliwego miana Costa del Golf. W głębi lądu swoje ulubione trasy mają amatorzy kolarstwa górskiego. Rowerowe trasy nie są tu jeszcze tak uczęszczane jak na przykład w Alpach, ale i tak natura odczuwa dotkliwie napływ rzeszy turystów. Gdy na wiosnę rozkwitają łąki i kwiaty lawendy połyskują w słońcu jaskrawym fioletem, łatwo zrozumieć, dlaczego Maurowie nazwali ten region Al-Andalus, krainą światła. Nie lada przeżyciem jest przejażdżka po tej bajecznej okolicy tradycyjną bryczką zaprzęgniętą w cztery piękne konie.
Taka przyjemność nie stania, ale z drugiej strony, jeśli stać kogoś na pobyt w golfowym country club Monte Medio, z pewnością może sobie pozwolić na przejażdżkę bryczką. Na słonecznym wybrzeżu ceny nie mają większego znaczenia. Ci, którzy tu przyjeżdżają na odpoczynek, mają pieniędzy pod dostatkiem. Ekskluzywny kurort Marbella to miejsce dla bogatszej klientely. Ci, którzy chcą zademonstrować wszem i wobec, że mają pieniądze, przybywają tu własnymi luksusowymi jachtami. Marbella była od dawna szczególnym punktem na mapie Costa del Sol. Już w latach 50. XX wieku zyskała sławę kurortu dla najbogatszych tego świata. Dziś jednak Marbella swoje najlepsze lata zdaje się mieć już za sobą i stopniowo otwiera się na średnio zamożną klientelę. Najbogatsi, książęta, gwiazdy filmowe i słynni sportowcy zgodnie z najnowszą modą przenoszą się nieco w głąb lądu, wykupując własne posiadłości lub rezydując w klubach położonych w górach. Byki to znak firmowy Andaluzji. Zwierzętom hodowanym z myślą o udziale w korridzie do dnia wyjścia na arenę wiedzie się wcale nie najgorzej. Na wiecznie zielonych pastwiskach mają do dyspozycji najlepszą trawę, zawsze świeżą wodę i mnóstwo przestrzeni. Niezapomniany widok na cudowną krainę światła rozciąga się z pokładu motolotni. Plaże przylądka Tarifa są zupełnie inne niż te na Costa del Sol. Tutaj wiatr wieje z całych sił, dzięki czemu Tarifa stała się europejską stolicą windsurfingu. Hawaje Europy, tak surferzy nazywają swoją Mekkę. Rejs łodzią motorową w poszukiwaniu morskich ssaków to przeżycie, które na długo zostaje w pamięci. Obserwując rozbawione delfiny, zadajemy sobie pytanie, kto tu właściwie jest obserwatorem, a kto oglądanym. Delfiny bez skrępowania podpływają do łodzi na odległość kilku metrów. Te sympatyczne zwierzęta przyzwyczaiły się do obecności człowieka i chętnie dają popisy swojego niezwykłego tańca wśród fal. Czas na pożegnanie ze słoneczną Hiszpanią. Na długo pozostanie nam w uszach rytm flamenco, którym bije jej serce i dziesiątki obrazów, którymi zechciała nas uraczyć. Hiszpania pokazała nam wiele twarzy, galicyjską i andaluzyjską, baskijską i katalońską, europejską, wielkich metropolii i tradycyjną, malutkich wiosek. Odkryliśmy ślady kultury rzymskiej, islamskiej i chrześcijańskiej i równie zróżnicowane krajobrazy La Mancha, Pireneje, Stremadurę, a także to, co wspólne dla tego kraju – temperament, gościnność i wszechobecną muzykę. Opracowanie wersji polskiej De Agostini Polska, fragmenty powieści Ernesta Hemingwaya w tłumaczeniu Bronisława Zielińskiego, czytał Maciej Gudowski.